Zapraszam na relację z kolejnej rowerowej eskapady. Wybieramy się do Lasów Janowskich, skąd wyruszymy na zachód, wzdłuż Sanu i Wisły. Bez większych planów odwiedzimy okolice i zaglądniemy tam, gdzie poniesie nas wiatr przygody. Rowerzysta musi być w pełni przygotowany do czyhających na niego okoliczności. Wszystkie witaminki zgromadzone. Okej, zajechaliśmy dzisiaj na nocleg. Przyjechaliśmy pociągiem z Zaklikowa. Tam jest zalew, na którym średnio nam się podobało. I udaliśmy się do Wiaty w pobliżu, jakieś 10 km dalej i właśnie jesteśmy we Wiacie. Przyjechaliśmy dosyć późno, ale rozłożyliśmy obóz, kiełbasa już przygotowana. Mamy nawet lód i robimy drinki, pomysł Marcina. Ognisko z tyłu się pali, namioty rozstawione. No i impreza, jak to pierwsza biała noc. Tak to nazywamy. Nie wiem czemu biała. Biała noc! To nasz obór. Okej, tak wygląda nasze miejsce, na które dojechaliśmy wczoraj już po zmroku. Piękna altana, w której wczoraj tutaj były i śpiewy, i picie alkoholu, i opowieści, i rozmowy o polityce. Obóz rozłożyliśmy między altaną a ogniskiem. Namioty jeszcze dzielnie stoją. Tutaj robiliśmy kiełbaski. Tam przebiega jakaś taka droga leśna, ale asfaltowa, dosyć dobra. No i tutaj teren naokoło. Trzeba zwrócić uwagę, że komarów było tu mnóstwo. Ale wiedzieliśmy o tym wcześniej i się uzbroiliśmy w różnego typu pryskacze. Na przykład taki z 50% zawartością środka DIT. I na przykład też spiralki, które podpaliliśmy i dają taki dymek czy zapach. I w zasadzie pomogło. Całkiem dobrze to podziałało. Musimy się jeszcze tylko antykluszczowo sprawdzić i do boju. Powoli stajemy jak Feniks z popiołów. No i mamy plan bardzo ambitny. Mamy kilka planów, zależnie od pogody, bo pogoda jest niepewna. Póki co świeci słonko, ale mogło przyjść deszcze. Chcemy się przejechać wzdłuż Wisły. Z Jachsów Wianowskich dojechać więcej do Sandomierza i tam Wisłą Heja. Bardzo fajna trasa, zobaczymy czy nam się to uda. Przygotowaliśmy się do tego tak jak do każdej innej wyprawy. Mamy namioty, rowerki, każdy ma po dwie sakwy. Z całym arsenałem, dodatkowo jakieś takie nowinki jak kaski. Kaski są bardzo ważne, trzeba dbać o bezpieczeństwo, pamiętajcie. I tak dalej, i tak dalej. Mamy nad gaz pieprzowy, Marcin, piknij może tutaj. Co może siedzieć? Dobra, ruszamy. O, już drzewa szumią, idzie burza, to tak czuję. Opuściliśmy to wspaniałe miejsce. Tam się można wychillować. W środku lasu, altana, drzewa dookoła. Nic więcej nie trzeba. No może jakiegoś strumyka na kaca. A w ogóle tą altanę przejdę na stronce, którą znalazłem. Nazywa się Grupa Biwakowa. I są tam mapy z miejscami zaznaczonymi do biwakowania. Bardzo fajna stronka, polecam. Jedziemy. Nie ma jak to las. Las poprawi humor każdemu. Spokój tu panujący od razu złagodzi wszelkie emocje. A powiew wiatru, który przepływa tutaj tą dróżką, jest naprawdę taki rześki, świeży. Tego nam trzeba było, jak wczoraj tylko wjechaliśmy z Zaklikowa do lasu, poczuliśmy jakiś zapach drzew i las tych. Patrząc na mapę, to te Lasy Janowskie to jest potężny obszar. Myślę, że są lekko może nieznane, niedoceniane, ale to jest wielkie. Poruszanie się tutaj rowerem to przyjemność. Wrócę tu na pewno, może na bardziej takie wizytowanie niż przejazd. Ale jest wspaniale. Ojejku, miałem dość do starego miasta, betonu, ludzi i wszystkiego. Tutaj jest spokój i cisza, natura.
wioseczka zadbana, wszystkie trawy wystrzyżone, rowy też, mieszkańcy wystrojeni, tu kolejny sklepik, bo to weekend, na weekend trzeba się przygotować. Zajechaliśmy po sklepik, jest Sejm, z tyłu za sklepem. Jest kilka rowerów, to znaczy, że impreza już się toczy. Jest 10 rano. Zaraz zobaczymy. Zapytaliśmy trochę o pogodę. Ponoć to miejsce omijają burze. Wszędzie są, a tutaj tylko mały deszczyk. Soplica wiśniowa stoi tam w budce. A tutaj drugi Sejm. W sklepiku ruch od rana. Co nie masz? Nawet tłoczno w tej wioseczce, mnóstwo ludzi krąży. Miejscowość Lipa, do której zajechaliśmy, to bardzo ciekawa mieścina. Nie dość, że dużo sklepików, to trafiliśmy na miejsce, w którym kiedyś było przejście graniczne między zaborem austriackim a rosyjskim. Jesteśmy teraz na granicy starej. Tutaj barierki chyba cesarstwa austriackiego. Widać dwa orły, Buda pomalowana. A tu z kolei już strona rosyjska. Tak to wygląda. No ładne, barwne było wtedy życie. Teraz nie masz tu kolorów na przejściach granicznych. Ktoś zgubił coś na moście. A tutaj jedna z największych polskich rzek, Sanik. Tu już jest wielką rzeką i szeroką. Za kilka kilometrów wpływa do Wisły. Może tam się udamy, a może zobaczymy to tylko z góry. Ale tutaj już widać, że nie ma żartów z tą rzeką. Widać wał przeciwpowodziowy zbudowany na sanie. Budowla ziemna. A ta jest kilka metrów wysokości. A tu niezłe tereny. Zielono-żółte. Chmurki po niebie płyną. A my skoczyliśmy jakiś czas temu na Green Velo, które stąd leci mniej więcej do okolic Kielc. Postanawiamy zobaczyć miejsce, w którym dwie potężne rzeki łączą się, a Wisła dostaje zastrzyk podkarpackiej wody przesiąkniętej bieszczadzką dziczą i spokojem mijanych miejscowości. W bliskiej okolicy połączenia rzek zjeżdżamy na polną drogę. Cały teren jest silnie podmokły, a tego lata całą okolicę terroryzują komary. Zapomnieliśmy o tym, ale nie czekaliśmy długo, żeby ponownie sobie o tym przypomnieć. Ale akcja. Tam za mną jest miejsce, gdzie San spotyka się z Wisłą. Jechaliśmy tam, takie moczary. I zaatakował nas rój komarów. Taki dużo ich było, czarno. Uciekliśmy. Więc chyba nie zobaczymy miejsca, dosyć ciężką drogą się długo do niego przeprawialiśmy. No niestety, tak bywa. Cały region w pobliżu Sandomierza to mocne obwarowania wałowe przeciwko rzece i jej wylewom. A ścieżki są fajne, porobione na rowerki. Nie zalicza się za dużo głównych dróg. Naprawdę niezła okolica. Jest płasko. To też bardzo ważne. Jedziemy teraz wałem. Elegancko jest ścieżka zrobiona po nim. I do Sandomierza. Na kotleta schabowego. To już Sandomierz. Zjeżdżamy przez most. Miasto jest na górze. Widać zamek. Wieże kościołów, a tutaj
Wisełka przepływa. Ale się błyszczy wszystko. No to dotarliśmy do tego Sandomierza. Ładne miasteczko. Głodni jak wilki. Szukamy knajpy. Zawsze, nigdy nie jest to prosta sprawa. Koniec dzisiejszego dnia. Robimy trochę wcześniej, bo zmęczyliśmy się upałem, jazdą. Zajechaliśmy na pole namiotowe w Sandomierzu. W zasadzie pod tą wielką górą, na której jest miasto. Rozkładamy obozik, znowu mnóstwo komarów. Całkiem fajne pole, ma basen. Płatny dyszkę, ale naprawdę wygląda nieźle. Wszystkie sanitariaty, dużo miejsca na rozłożenie się. Całkiem spoko. Trzy dychy wychodzi od osoby. To był ciężki dzień, a teraz etap relaksu. Zdrowie panowie.